dzisiejszym programie. W Afganistanie kontynuowana jest misja z udziałem polskich żołnierzy. Dla nich święta Bożego Narodzenia z dala od domów mają szczególny charakter. W okresie przedświątecznym do bazy, gdzie przebywają polscy żołnierze, przybył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W Afganistanie polscy żołnierze w ramach misji Resolute Support wspierają Afgańczyków oraz prowadzą szkolenia. Stacjonują w trzech bazach – w Kandaharze, Gamberi oraz Bagram. Wszystkie te trzy miejsca odwiedził w czasie swojej świątecznej wizyty minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Obecnie wojska specjalne, jak większość pododdziałów koalicyjnych działających w ramach misji obecnie w Afganistanie, mają przede wszystkim funkcje doradcze i mentorskie. Nasi żołnierze w tej chwili doszkalają, że tak powiem, jednostki specjalne sił afgańskich, a także mentorują i nadzorują prowadzenie przez nich operacji bojowej. Uważamy, że jest to chyba największy stopień wtajemniczenia, bo zawsze łatwiej jest samemu zaplanować i przeprowadzić operacje, niż doradzać, uczyć innych. Traktujemy ich bardzo poważnie, bardzo profesjonalnie. To jest proces budowania tego wzajemnego zaufania i później to procentuje w czasie prowadzenia operacji bojowych. Ta jednostka, która została przyjęta i mentorowana przez naszych ludzi gdzieś od 4 miesięcy, odznaczyła się niesamowitą skutecznością i zero własnych strat. Mi się wydaje, że wszyscy to zauważyli. Nie potrzeba śledzić tajne raporty, bo o tym także pisała i prasa afgańska i można to było zobaczyć w naszych i zachodnich mediach. Uczestniczyłem w ćwiczeniach świętoszowych. Były to ćwiczenia, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, ale oczywiście polskie siły specjalne robią wrażenie nie tylko na polskim ministrze obrony narodowej, ale na wszystkich, którzy mają z nimi jakikolwiek kontakt. Wiem to od dowódców amerykańskich, wiem to od dowódców ukraińskich. W zasadzie każdy, z kim się spotykam spoza Polski, mówi o naszych polskich siłach specjalnych, ale w ogóle także po prostu o polskich żołnierzach, o tych, którzy tutaj stacjonują w Afganistanie. Tylu próśb o to, żeby misja była większa, żeby żołnierze mogli jeszcze dodatkowo tutaj uczestniczyć ze strony amerykańskiej, nigdy nie słyszałem i muszę powiedzieć uczciwie, że jestem gotów nad tym się zastanowić. Dzień dobry, witamy. Witamy ponownie. Dobrze znów pana widzieć. Czekałem na to spotkanie 8 lat. I jestem naprawdę szczególnie zadowolony, że mogę się z wami spotkać po tak długim czasie i powiedzieć, jak bardzo dla nas wszystkich ważne jest to, co robicie. Nie tylko ze względu na to, jak wpływacie na sytuację w Afganistanie, ale przede wszystkim ze względu na to, jakie zdolności zdobywacie dla później pracy w Polsce. Jeżeli są jakiekolwiek sprawy, które z poziomu Polski mogą być zrobione dla polepszenia waszej misji, dla ułatwienia waszej misji, dla zwiększenia waszej skuteczności, to bardzo proszę o powiedzenie tego tutaj albo później przez dowódców, jak panowie wolicie, jak będzie dla was skuteczne. Proszę bardzo. Tak, nawiązując do wcześniejszej rozmowy, czy mógłby pan pokrótce tego przedstawić? Nasze zaangażowanie rok 2016, 2017 i czy ewentualnie możliwe by było wzmocnienie naszej tu obecności, chociażby wsparcie elementami wsparcia powietrznego, ma tu na myśli rozpoznanie specjalne z powietrza, nasz element, który jest w jednostce w Krakowie.
Tak, myślę, że to będzie możliwe. Ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to nie może być tylko nasza decyzja krajowa. Ona będzie musiała być uzgodniona i od tego będzie zależało jej rzeczywista realizacja. Ale rozumiem, iż to po tym, co usłyszałem, że to jest absolutnie niezbędne, że w tej sytuacji, w której się znajdujecie, one nie tylko te siły nie są wystarczające, ale są na poziomie w istocie zagrażającym skuteczności waszego działania i sensowności waszego działania. A dlatego też przyjmuję to jako, można by rzec, wytyczną do realizacji. I tak będzie. Znaczy, myślę, że da się to rzeczywiście zrobić. Panie ministrze, porucznik, zastępca głównego księgowego, jednostka wojskowa Formoza. Pytanie z sytuacji w kraju. Cieszę się, że widzę kogoś z Formozy. Mam stały monitoring. A ja mam nowy pseudonim. Panie ministrze, od jakiegoś czasu próbowano pozbawić jednostki specjalne dysponentstwa trzeciego stopnia. Próbowano pozbawić ich bycia oddziałami gospodarczymi. Jeśli tak by się stało, jednostki specjalne pozostałyby tylko z nazwy jednostkami specjalnymi. Czy można liczyć na wsparcie pana ministra w tej sprawie, że sytuacja w tej chwili się nie zmieni, ponieważ ona ucichła, ale w dalszym ciągu jest ta próba, żeby po prostu stworzyć albo wcielić nas w jakiś jeden oddział gospodarczy? Tak, można zdecydowanie tak. Ja w tej sprawie już rozmawiałem także z dowódcą Gromu. Nie ma wątpliwości, że ten postulat jest naturalny i oczywisty. Tak będzie. Poprosiliśmy pana ministra o lepsze wsparcie związane z bezpilotowymi statkami powietrznymi, z tak zwanymi dronami powietrznymi i możliwością skierowania ich tutaj na teatr. Oczywiście w bardzo ograniczonym zakresie, takim, który absolutnie nam wystarczy. I poprosiliśmy również ministra, aby możliwe było utrzymanie samodzielności finansowej jednostek wojsk specjalnych, które to odpowiadają za zabezpieczenie tego typu działań, jak tutaj prowadzonych przez nas w Afganistanie. Utrzymaliśmy odpowiedzi bardzo pozytywne. Pan minister czyni silniejszym task force, który działa tutaj na terenie Afganistanu. Samodzielne zakupy realizowane przez jednostki wojsk specjalnych czy budżet jest kluczowym czynnikiem, który decyduje o naszej sprawności organizacyjnej i który wspiera tak zwaną elastyczność nas w działaniach. Po prostu my nie musimy czekać na inercję całego systemu logistycznego sił zbrojnych, tylko możemy zareagować niemal natychmiast w czasie rzeczywistym na potrzeby żołnierzy, które płyną z pola. W przypadku sił specjalnych to jest najlepsze i najbardziej sprawdzone rozwiązanie. Czułem, panowie, jakieś kłopoty dotychczas, problemy? Wydaje mi się, że jest bezpieczniej niż w poprzednim miejscu. Doradzamy na różnych szczeblach, począwszy od szczebli ministerialnych w dowództwie misji Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tutaj w Gambeli dowództwo korpusu. W związku z tym jest to typowo praca biurowa, typowo nauczanie procedur, doskonalenie pewnych spraw, tak aby to funkcjonowało sprawniej i aby oni sami mogli to realizować bez wsparcia z zewnątrz. Życzę wam dobrych świąt. Na pewno życzę wam, żeby ten wysiłek, ta praca, to co wkładacie tutaj w Afganistanie, także zaowocowało w Polsce, bo my na to bardzo liczymy, że wasze doświadczenie będzie mogło być spożytkowane w Polsce i nie wierzcie w to, że żołnierze, którzy wracają z Afganistanu, później muszą odchodzić do cywila, bo nie ma dla nich miejsca. Odwrotnie. Nie tylko jest dla was miejsce, ale jest potrzeba waszej pracy, waszego doświadczenia, waszej determinacji. Także życzę wam, żebyście w przyszłości stali się źródłem
polskiej siły w Polsce i dla Polski. Wszystkiego najlepszego. Najlepsze, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych świąt. Tu może być wesoło, tak? Zdrowy, wesoły świąt już. Dobry. Błogosławiony. Wzajemnie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń, bogatych prezentów tutaj, ale przede wszystkim żołnierskiego szczęścia i żeby te wszystkie zadania, które przed tobą stoją, zostały wykonane godnie, z honorem. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, panie generale. Również wszystkiego najlepszego. I zdrowych i wesołych świąt. Dziękuję. Również zdrowych, spokojnych świąt. Tradycja zobowiązuje. Ryba jest jedną z tradycji w czasie okresu wigilijnego. Także przy pomocy tutaj firmy, która zabezpiecza nasze funkcjonowanie, udało się to zorganizować. Wizyta naszego przełożonego, pana ministra Macierewicza, ministra obrony narodowej, jest dla nas szczególnym wydarzeniem. W tym okresie świątecznym znalazł czas, żeby nas odwiedzić, także jest niezmiernie miło gościć nam w czasie jego pierwszej wizyty zagranicznej w kontyngencie. Pochylamy się nad 4. rocznicą naszych kolegów, żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, którzy oddali swoje życie tu na afgańskiej ziemi. Gromadzimy się dzisiaj tu, w wojskowej kaplicy, wokół zdjęcia, które przypomina i przedstawia tragicznie zmarłych polskich żołnierzy, naszych kolegów. Serca chyba wszystkich tu obecnych przepełnia ból, smutek i rozpacz, mimo że tyle czasu już upłynęło. Pierwszy raz zdarzyło się, że przybył do nas pan minister, który zdążył odwiedzić najniebezpieczniejsze dla polskiego żołnierza miejsca na misji. Zaczęliśmy od Kandaharu, gdzie mamy wojska specjalne. Następnie udaliśmy się do drugiego wysuniętego, bardzo niebezpiecznego miejsca, do bazy Gamberi, gdzie spotkał się pan minister z naszymi żołnierzami wykonującymi zadania zarówno w zakresie doradztwa, jak i ochrony i obrony. No i w końcu jesteśmy tutaj, gdzie jest tak naprawdę dowództwo, czyli w Bagram. Panie ministrze, nie słowa, a czyny tak naprawdę świadczą o skuteczności. I tak niedawno żeśmy rozmawiali na temat wylotu do Afganistanu i chciałem w tym miejscu powiedzieć, że tydzień czasu minęło od naszej rozmowy, nawet niecały. Pan minister natychmiast podjął tą decyzję, jadę i powiem szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak szybko i tak prężnie to spotkamy się tutaj w Afganistanie i zdążymy w przeciągu jednego dnia odwiedzić te najbardziej niebezpieczne miejsca. Panie ministrze, w imieniu tutaj tych żołnierzy, którzy są dzisiaj w tej chwili z nami oraz tych wszystkich, którzy pełnią służbę na misjach, serdecznie dziękuję, że znalazł pan na wale tych obowiązków swoich czas, żeby z nami to być.
żeby z nami świętować, żeby pokazać, że jesteśmy jedną wielką wojskową rodzinę. Oficerowie, żołnierze, Boże Narodzenie w ogóle jest niezwykłe, niesamowite tak naprawdę. Zupełnie niewyobrażalne święta i w wymiarze teologicznym, ale także w wymiarze naszym narodowym. A tutaj Boże Narodzenie to już jest rzecz ściskająca gardło. Składam wam życzenia dobrych, spokojnych, błogosławionych świąt. Składam wam najserdeczniejsze życzenia płynące z głębi serca mojego, ale myślę, że wszystkich Polaków, którzy naprawdę o was pamiętają i naprawdę o was myślą. Nie tylko przy uroczystościach. Myślą o was na co dzień, dziękują wam, wiedzą, że tutaj także bronicie Polski, tutaj także bronicie ojczyzny. A więc wszystkiego najlepszego, błogosławionych świąt i pamięci o tym, że ci, którzy zginęli, są ciągle z nami. Są ciągle z nami ci, którzy polegli tu, którzy polegli w Iraku. I są z nami ci, którzy polegli na tej najbardziej niezwykłej zagranicznej misji, czyli w Smoleńsku. Oni też z nami są. Z Panem Bogiem. Wszystkiego najlepszego. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tak będzie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście na pierwszej linii, panie generale. Wszyscy to wiedzą. Najlepszego wszystkiego. Zawsze ta pierwsza linia była najskuteczniejsza. Jak dotąd. Dziękuję bardzo. Oczywiście jest szansa na ustabilizowanie państwa afgańskiego. To z tych wszystkich relacji, z tych wszystkich rozmów wynika w sposób zupełnie oczywisty. W poprzednim Sejmie wielokrotnie byliśmy tutaj w Afganistanie i rozmawialiśmy o tych kwestiach, które dzisiaj były poruszone na spotkaniach pomiędzy wojskami specjalnymi a służbami specjalnymi i o tych problemach, które teraz wynikają z tej nowej misji, która jest tutaj w Afganistanie. W związku z tym my jako Komisja do Spraw Służb Specjalnych będziemy na pewno wspierać te wszystkie działania ministra obrony w poprawie bezpieczeństwa polskiego żołnierza na ziemi tutaj afgańskiej. Każdy musi sobie z tego zdawać sprawę, że Afganistan jest potencjalnym eksporterem terroryzmu i jeżeli my go tutaj powstrzymamy, to on nam nad Wisłą nie zagrozi i to zawdzięczamy naszym żołnierzom.